kurwa jakieś jaja, naprawdę. Czekałem 53 minuty z tym gościem na linii. 53 minuty. Zdążyłem przez ten czas pójść do sklepu, kupić karmę, przyjechać z powrotem do domu, umyć zęby, ubrać się w garnitur, pojechać, wziąć hot doga na stacji, przyjść do samochodu i jeszcze nie mogłem z nim rozmawiać. A, i wiesz co jest jeszcze najśmieszniejsze? To, że nie załatwiłem tej sprawy i nikt mnie nie umówił, bo mają jakiś kurwa problem z siecią, czy nie wiem z czym. I mają awarię i nie mogą mnie umówić, bo nie wiem. I zadzwoni do mnie ktoś, jak tej awarii nie będzie. Ja pierdolę. Nadmienię tylko, że na początku mojej przygody z Ineą też mieli do mnie oddzwonić w sprawie aktywacji. W ogóle ja nie powinienem do nich dzwonić, tylko oni powinni się mnie zapytać, kiedy sobie życzę, żeby mi aktywowali. A tu się okazało, że musiałem sam zadzwonić się dopytać, bo oni nie byli w stanie. Więc i tak będę musiał kurwa dzwonić na tą infolinię pieprzoną, bo oni nie zadzwonią do mnie, na pewno. A zadzwoniłem teraz wcześniej, bo normalnie aktywacja, znaczy umówienie się na aktywację zajmowało mi 10 minut razem z czekaniem. A dzisiaj no zajęło 50 i ja to w sumie po tym jak minęło 10 czy 15 minut to już to olałem i w zasadzie robiłem co miałem robić i dla śmiechu czekałem dalej. Jeszcze śmieszna rzecz, wbijam sobie na stację i na szybko mówię tam, w zasadzie wbiegam i mówię, dałoby radę hot doga na szybkości małego czy coś takiego, a babka mówi, a może dużego, i nabiła mi dużego od razu. Mówię, nie no, nie da rady małego, poproszę bardzo, mi się spieszy. I musiała z łaską tego hot doga anulować i mi małego nabić i zrobić. Ale była zła, bo jeszcze się zapytała, czy nie da rady mnie namówić. Myślała, że jak mi wbije na kasę i mi się spieszy, to wezmę droższego hot doga, tam chyba, nie wiem, 3 złote czy coś.